Witajcie ci moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, a to Sang Freud Tales of Werewolves. Więc gra nie jest dość znana. Była wypuszczona na rynek prawie rok temu. Opowiada o dwóch braciach, którzy zajmują się siostrą, która ma być porwana przez diabła, na którą czyha diabeł. I co noc muszą walczyć z watachami wilkołaków oraz potworów, które nasyła na ich diabeł. Jak widzicie, ja już tutaj mamy load game, czyli ja już sprawdzałem grę. Oczywiście śmiga elegancko. Kupujemy profil, no to zacznijmy sobie. Właśnie mamy tutaj do wybrania jednego braciszka i drugiego. New games. Select a hero. Joss. Jack. Weźmy sobie Jossa. Tutaj mamy jego opowieść. Zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie przeczytać. Ale my nie będziemy czytać. Dobrze. Tak. Fikus play. A? No tak, jest pierwszy profil. Dobra, play. Click on Grand Squad to load the day. Musimy wybrać gdzie. Bardzo dobry soundtrack jest oczywiście w grze. Tutaj mamy Recommended Traps, Wolf Trap, Hanging Net i Spike Trap. Właśnie musimy w grze stawiać pułapki oraz inne takie. Dowiecie się wszystkiego w samouczku. Przejdziemy właśnie teraz samouczek. Chapter 1, Accent Reunion, December. As I live and breathe, if it isn't my little sister, Josephine, what good wind blows you to the deepest, darkest forest to see your hermit brother? More like a storm, I'm afraid. The parish priest went crazy and jumped me like a demon when I was dusting the sacristy. I tried to fend him off with the candelabra, but a candle fell on the floor and the church caught fire. Ever since, the whole parish of Woolsvale says it's my fault. That's just crazy! Doesn't make any sense at all. But hey, don't just stand there like you're holding up the door. The thing is, you see, Jacques, I'm not alone. Don't worry. It wasn't my day to come here. Spotkanie dwóch braci. Without Joseph to protect me, the villagers would have torn me to pieces in the village square. He can't live there anymore either. Please, Jacques, for the love of our mother, let bygones be bygones and let us both stay here with you. Did you hear that? Sounds like a Wolverine's outside spooking our horses. Jak widzicie, gra nie jest aż tak oszołomiąca co do grafiki oraz ogólnego sklejenia tego wszystkiego, ale nie dziwne, została stworzona przez amatorskie studio. Lecz moim zdaniem trzyma dość duże standardy. Mamy wprowadzenie. Find the horses. Chodzenie. USAD, rotating camera, czyli myszka. Mamy siekierkę. I mamy, jak widzicie, z tyłu gnata. I'll be damned. The horses are dead. And your Wolverine looks a lot more like a wolf, Jackie boy. The pack must be close by. Twój rosomak wygląda jak wilk. A tamten mówił, że to jest rosoma. Kill the wolf, eating the dead horse. A to się okazał jednak wilk. Dobra, combo. Wo, stamina nam spada. A to już niedobrze. Uniki mamy spacją. Jakby ktoś był zaciekawiony, to oczywiście link do gry będzie w opisie, bo dość ciężko ją znaleźć na Steam. Nie wiem dlaczego. Ja
odkopałem ją bardzo, bardzo z dalekich czeluści Steam, z Greenlights. Most spalony. Będę musiał zostać z Jackiem więcej niż przewidywałem. Dobra, i tutaj mamy pokazówki. Combat. Your health is represented by the red bar at the bottom of the screen, while your stamina is represented by the green bar. You use stamina for each attack you make. If you run out of stamina, then your attacks are slow and weak. You accumulate rage for each attack you land on an enemy. The fire on the HUD and on your axe indicates that you have some rage built up. Right click to unleash all your rage. To evade enemy attacks, you can press the space bar to perform a dodge roll. Dobry koleś ma głos jak Herschel z The Walking Dead. Wow, wow, wow. Kolejna batacha. Rozprawmy się z nimi. Dobra. Chodź tutaj. Za każde zabicie wilka oraz przeciwnika dostajemy... Wow, 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 wow. To nie stay. Stay. Ktoś wołał o pomoc. Zanim tam podejdę, właśnie dokończę. Co do gry. Jak mówiłem, odkopałem z ostrych czeluści tą grę i w dodatku jest mało zoptymalizowana, tak i FPS-y strasznie skaczą, jak widzicie. Źle, że nie przestawiłem na 60, ale kto korzysta z ekrzyna, wie o co chodzi. Dobra. Kolejny poradnik. The rifle. To reload your rifle, hold down the control key. To reload faster, click the right mouse button repeatedly. This icon appears when your rifle is loaded. Your crosshair will be red if you have no target, or if your target is out of range. It will be yellow if you're auto-locked onto an enemy. If you aim carefully for the head, the crosshair will turn green, and you can make a headshot, causing maximum damage. Left click to fire. The amount of ammo you have remaining is shown at the bottom left of the screen. A tu już jest ciekawe, bo po lewej stronie mamy zwykłe kule, chyba z wodą, tak, bo mają krzyż to z wodą święconą. I srebrne, dobra. Prawym przyciskiem klikając szybciej ładujemy broń. Dobra, no to wymierzymy headshota. Wymierzymy czy nie wymierzymy? Wow, headshot, dobra, z tym się rozprawimy tak. Nie wiem czemu, ale gra mi oporowo przypomina Don't Strafe. Ma podobny klimat właśnie. The good Lord has sent you. Without your help I would have been devoured like a rabbit. Hard to miss you, Miller. I think they heard you all the way in Quebec City. Be careful. There's a pack of rabbit wolves around here. How many? Dozens, hundreds maybe. Hundreds. They even blocked the road to my mill in the east. Go see by yourself if you want. As for me, I'm gonna run and hole up at the W Hood Company. Z to co wiem, mamy później w sklepie za zdobytą kasę możliwość kupienia ulepszeń, broni i innych takich. To, że mi się pali topór, to nie jest nic strasznego, po prostu mam furię, jeżeli uważaliście na samouczku. Nie, staram się tak nie biegać, bo stamina mi spada. Dyn, 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 dyn. Wow, o cholera, cała watacha, to ja może załaduję teraz broń. Zanim podejdę do waypointa. Jeżeli słyszycie kliknięcia myszki, to... Sorry was, ale tego się nie da aż tak wyciszyć. Fear factor. When you're in combat, the fear factor meter appears at the bottom of the screen.
This meter represents the time you have before your enemy's next attack. The more your enemies fear you, the greater the distance between both icons and the more time you have before the next attack. However, enemies aren't as afraid of you with each passing second, in which case, the icons start to get closer. When your enemy's fear factor is equal to yours, the icons touch and your enemies attack. If you're running low on stamina, it's better to keep your distance and let it recharge. Be careful though, even if you have a higher fear factor, enemies will still attack you if you're too close. Więc poznaliśmy tak zwane Fear Factor, czyli specjalną umiejętność, która pozwala nam wyczuć odległość i kiedy zaatakuje nas kolejny wilkołak czy wilk. Dobra, tego ściągniemy. O, chyba nie trafiłem, a nie trafiłem. Dobra, rage'em załatwiłem. Teraz musimy trochę odpocząć. Dobra, jak widzicie, Fear Factor działa, kiedy zaatakuje. Wtedy, kiedy wybije 20. Dobra, to atakujmy go wcześniej, żeby nas nie zaatakował. Wow, dużo, 0,06 dolara. No i gdzie dalej? Security Mills Bridge. Musimy obronić dalszy most. Poradnik. Pack management. When you attack multiple enemies at the same time, your chances for survival drop. So it's important to know how to intimidate your enemies to space out their attacks. There are two ways to intimidate your enemies. First, every time an enemy takes damage, its fear factor decreases. Second, the icon at the bottom of the screen is one of your special abilities, the intimidating shout. Press the Q key to shout and intimidate your enemies. Don't forget, the distance between the two icons is how long you have before the next attack. Take this time to reload your gun and let your stamina recharge. Lastly, the paw symbol over an enemy's head means it's next to attack. Always pay attention to them. Dobrze, jak widzieliście, mamy specjalną umiejętność na klawiszu Q w tej postaci, czyli no po prostu darcie mordy. Wow. Dobra. I dzięki temu Fear Factor spada i nie musimy walczyć z taką dużą ilością przeciw. Wow. No i zmarnowaliśmy właśnie Rage'a. Za dużo ich trochę na mnie wyskoczyło naraz. Wow. O, nie mam staminy już. Dobra, póki Fear Factor jest mały dość. Mały, no. Rośnie, załaduje broń. Trzeba się śpieszyć. Dobra, nie wystrzelimy już, bo zaraz zaatakuje ten. Dobra. Tego ściągniemy. Dobra, elegancko. Załaduje teraz na przyszłość już. Wow, coś się z nią dzieje. To chyba nie muszę tłumaczyć, bo to jest angielski na poziomie gimbazy. Right. Drink Canadian Whisky. A, czyli mamy tak jakby takie potiony, dzięki którym właśnie mamy Rage'a oraz inne. Dobra, jeden prawie załatwiony. Cholera. Czy nie zdążyłem załadować tego gana? Ach, nie patrzę na Fear Factory, muszę patrzeć. Dobra. A mówili, że niby Fear Factor spada, jak jest się bardziej walecznym i się atakuje ich. Dobra, ładuj szybciej. Wow. Ah, god damn it.
Jeszcze ile zaatakuje? Za 4 sekundy. Dobra, leś. Biegnijmy do tego. Jezu, jaki drwal. They speak to me. I hear them. But especially I see the beasts. They were sent by the devil. To też nie muszę tłumaczyć. What happened? I don't know. She started shaking like a crazy person. Then she let out an awful scream and fell to the ground. Damn it, I asked you to watch her. There was nothing I could do. Go get Dr. Lamontagne. I don't know what happened, but the bridge to Wolf's Vale was burnt down. We'll have to wait till morning. O, teraz będziemy mieli do czynienia z wilkołakami. Ale soundtrack, przyznacie, fajny. Wilkołak chyba jest mocniejszy. Dobra, continue. Chapter 2. Desires and regrets. My lord, forgive me. I was overcome with desire. What have I done? What have I done? You're only a man, Elsie. There. Who's there? Who are you? But you just now invited me. When you tried to attack your servant Josephine after she'd refused your advances, I thought we had some affinities. But when you let the fire spread in your church after Josephine hit you with the candelabra, when you accused her in front of all the villagers of the crime that you had in fact committed, that was when I knew we were going to do great things together. And that is what brings me here, to make an offer you can't possibly refuse, concerning your lovely and inaccessible servant. Czyli mamy smowę diabła z księcem, więc mamy tu strategii mode. Stawiamy pułapki i tak dalej. Zaraz zobaczycie poradnik, zapewne będzie. No, wiedziałem. Omens. The omen cards represent Josephine's visions, and they help you plan your defense for the coming night. This shows the type of enemy that will attack. Leaving your cursor over a card will show you a lot of information about that enemy type. This is the number of enemies that will attack from this area. The attacking order of the omen cards depends on what wave they belong to. During the night, a new wave will not attack until the previous wave has been defeated. You can choose which waves you see on the map with the filters on the right side of the screen. The last icon on the card represents what their target is for the night. In this case, it's your house. If you click on a card, you'll see the enemy's path to their target. Plan your strategy with the help of these omen cards. Dobra, więc mamy, tak, mamy tutaj filtry. Tak, że trzeba pułapki zestawić. Mamy tu właśnie filtry, jak widzicie, kto za, w której fali zaatakuje dany ten stwór. I tutaj mamy pułapki. To są chyba na wilki zwykłe. Możemy zobaczyć tutorial. The wolf trap. You can walk over your wolf trap without worry. You won't set it off. Możemy chodzić po A wolf trap will automatically activate when an enemy walks over it. Dobra. To jest coś takiego właśnie, ta gra ma podobny właśnie taki podział tur i tak dalej, jak Ork Must Die, jeżeli graliście, na pewno każdy z was musiał zagrać. To już nie wiem, co to jest za cholerę. To jest pułapka też na wilki. Zobaczmy.
The hanging net. The number above the net represents the amount of enemies underneath your trap. All you have to do is aim and shoot the net to bring it down on your enemies. Dobre. Czyli, że czekamy, aż wyjdą pod to i strzelamy. Dobra, no to... Chwileczkę. O, w cholerę. Trzecia fala to wilkołak atakuje nasz dom. Wszystkie atakują dom. Fajne jest to, że jak klikniemy, to widzimy właśnie drogę, którą przebędzie cała Watacha. I możemy w tych miejscach stawiać pułapki. Mamy mapkę. Dobra, pierwsi zaatakują Flera, nie połapałem się. Z tej strony gdzieś. Dobra, załadujmy gana może. Czy jest załadowane? Jest załadowane. Tak, zaatakują z tej strony. To może przygotujmy się na strzał. O, dobra. Ciśniemy. Za dużo ich trochę. A, zmarnowałem rage'a. Jak Fear Factory wygląda? Dobra, 11 na 20. Ładujemy broń. Oj, trochę się nie wstrzeliłem, ale dobra, zaatakujmy go raz. Ładujemy. Teraz druga watacha będzie. Na końcu wilkołak, musimy oszczędzać życie. Ale ich będzie chyba tylko dwóch, z tego co pamiętam. Ale pułapka jest jedna i to jest najgorsze. A nie, tam jest... A, to jest ta z kamieniami, to musimy tam biec. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Detection. Wykrycie. Enemies can see and hear you. If an enemy gets too close to you, it will see you and attack. The circle around your hero on the mini-map represents the sound he makes. When you move, you make more noise. An enemy will detect you if its dot on the mini-map enters your circle. Certain actions, like firing your rifle or shouting, create a lot of noise. When an enemy hears you, a marker will appear at your feet. This marker represents the last place an enemy heard you. All enemies that heard you will go to this marker. If the enemy does not see or hear you again, he will leave the area after a short period of time, and the marker disappears. The dashed Dobre. Circle on your mini-map is the range of your shout. Use this ability to lure enemies under your traps. Więc możemy tego używać do sprowadzania tutaj. Odsuńmy się trochę, bo nas zobaczą. Dobra, czekamy. Czekamy. Dobra, jeden. I dwa. I po ptakach. Ładuj. Dobra. Drugi waypoint. Pułapka jedna nam została. Jesus, co to? A, wilkołak. To nie działa na niego. Chwileczkę, on pójdzie tędy. To musimy się przygotować na walkę z nim, tylko mamy mało życia. Dobra. Za sekundę tu będzie. Dyn. Dobra. O, wykrył mnie. I lecimy do pułapki.
Dobra. Wow, wow, wow. Na niego chyba nie działa Fear Factor. No i chyba skiniemy. O, nie, 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 nie trafiliśmy. Kadem. Musimy lepiej uników stosować. Dobra. Taki pierwszy boss. Wow, 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 już padamy. No i dupa. Dobra, działa na jego Fear Factor. Dobra, o, zmniejsza się. Wyceluj. Pal! Gdzie biegniesz? Jest! Zabity. Ciężko było, nie powiem. A sobie screena strzelę. No, duży zarobek, 66 centów, no. Sukces. Continue. Grand Wolf. Czyli już mocniejszy. Działałem na jego pułapki, Hanging Net, Spike Trap, czyli to wszystko, co mamy. Chapter 3, Resent and Damnation. Action points. It costs action points every time you place a trap. The amount of action points a trap costs to place is shown in the trap info, which appears when leaving your cursor over the icon. Some traps also cost money. Oh, niektóre kosztują. To remove a trap, click on the trap removal tool, then select the trap. To remove all your traps, click on the Remove All tool, then confirm. Możemy usuwać wszystkie traps łapki. Disappear after one night, except those that cost money, which stay until used. Dobra, obejrzmy sobie. Bonfires. To light a bonfire, press E while close by. If you're standing near a lit bonfire, it will significantly increase your fear factor. If you move too far away, you lose the bonus. Czyli nie możemy się oddalać od ogniska za bardzo. This icon shows how much time is left before the bonfire goes out. Kiedy się wypali, mamy wskaźnik. Dobra. Więc moi kochani, ja będę się z wami żegnał. Ja jestem Fikus. Czekajcie na kolejny odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Dzięki za uwagę.